Menu główne Wiedźmina 2. Pokażę wam dzisiaj taką głębsze zanurzenie się w grę, czyli od menu do gry. Muzyka epicko-liryczno-dramatyczna. Uwielbiam to słowo. I dzisiaj, ja się w ogóle nazywam Maciek Makuła, to oczywiście jest Wiedźmin 2. Dzisiaj będzie quest, żeby było trochę bardziej ze składem, a nie bez ładu i składu, jak do tej pory. Więc questy. Jest takie sympatyczne coś, co nazywa się W szponach szaleństwa. Była taka książka W górach szaleństwa, nie wiem, czy to jest nawiązane do tego. No, zresztą W szponach to nie jest jakiś tam objęty prawami autorskimi zwrot, czy sformułowanie. Więc to jest opowieść, to wszystko oczywiście opowiada nam Jaskier. Czytamy sobie te opisy zadań. O dwóch gościach, którzy się zgubili w dawnym domu wariatów, to jest były dworek, etc., etc. No i Geralt postanowił sprawdzić, co się z nimi stało. Tak więc przyjmujemy w tym momencie kontrolę nad Geraltem i zobaczymy, co się z nimi stało. Zadanie zaznacza się na minimapce. Może zresztą rzucimy okiem na mapę, żeby wiedzieć, na co się porywamy, w przeciwieństwie do Sheparda. Jesteśmy tutaj, musimy dojść gdzieś tutaj. Mapki są bardzo przyjemne. Mówiłem, że tak się słodziaśnie oddalają i zbliżają. Tak, a korzystając z tego, że pokazałem mapkę, jest taka głupia niedogodność. Na przykład jak teraz jestem na ekranie zadania i chcę włączyć mapkę, muszę wejść do gry. I wejść do z powrotem i wybrać mapę. No nie wiem, no koproducentem tej gry jest Agora. Może Adam Michnik testował ją i po prostu uznał, że to jest okej, powiedział wydawajcie. I nie poprawili, nie usprawnili. To są naprawdę detale, to nie jest coś, przez co uważam, że gra jest gorsza. No tylko po prostu takie... To jest bardzo łatwo można poprawić w patchu, czemu tego nie zrobili wcześniej, kto to testował. Hello, tak samo jak z tą odwróconą myszką. W końcu odwróciłem, gram teraz wreszcie na myszce. No nie, kto to widział? To są takie głupoty, bo gra, jak widzicie, dopieszczona. Bardzo podoba mi się. Trochę wam pokażę to maszerowanie w kierunku celu, bo jest, Boże, no strasznie jest fajnie. Tutaj podoba mi się ta gra kolorami w tej grze, mianowicie fakt, że na przykład teraz jest mrocznie, nie? Tam zarzucali jej, że będzie co nieco kolorowa pstrokata, ale gdzież? To wszystko zależy od okoliczności. Strażnicy śpią i to jest dobra okazja, by pokazać wam tryb medytacji, w którym możemy, uwaga, oprócz oczywiście, jak mamy poziom następny doświadczenia, rozdysponować sobie punkty, bawić się alchemią i odpoczywać, czyli przesuwać czas, co jest świetne, bo to mija szybko. Możemy chlać eliksiry. Nie możemy ich teraz chlać w trakcie walki, co jest moim zdaniem genialnym rozwiązaniem, bo nie ma większej bzdury niż bohater, który jedną ręką dziabie po oczach w sumie przeciwników, a drugą wypija sprite'a i pewnie dorzuca hasło teraz ty jesteś pragnienie. Nie wyjdź, Boże, i to jeszcze raz machnąłem się z tego wszystkiego. Pijemy jaskółkę, która sprawia, że odnawia mi się energia w trakcie moich zabaw. Wasze zdrowie, bez przepity. I Geralt wyrzuca to gdzieś tam w trawę. To jeszcze nie są czasy, kiedy ekolodzy straszyli ludzi. No i co, możemy ruszać. Na górze jest bardzo ładny, czytelny znak, że mam jeszcze 8 minut działania jaskółki. Tu mi się to przyda, bo w tym lesie są takie nerwiające bestie. Chyba coś już słychać. Które dysponują truciznami. Oto są Endragi. Potwory. Tak, Geralt. Dla bezpieczeństwa, to jest gra o bezpieczeństwie. Rzucam na siebie znak, który sprawia, że mam taką właśnie ładną poświatę. Co to walki? Ona się zrobi coraz im przyjemniejsza, im dłużej gramy. Bo na początku była to absolutna, strasznie rzeźnia. W sensie ginęło się od jednego gościa. A z czasem człowiek raz, że uczy się tego systemu, który jest rewelacyjny. Uwielbiam ten system. A dwa, że zwyczajnie, po prostu, postać staje się mocniejsza. Więc cóż. Potem skorzystam z kota, byście jeszcze popodziwiali sobie ten świat nocą. Skojatel, chodź do mnie, misiu. Bo mam, uwaga, rewersale, więc mogę go zadziałać jakoś bardziej ciekawie. A strażnik go chyba zadziałał. Niech chociaż te punkty doświadczenia pójdą do mnie. Las nocą. Czyż nie wygląda wspaniale? Mam nadzieję, że kompresja YouTube'owa niczego nie zeżre i będziecie widzieli chociaż drobne detale, podkręcicie monitory i będzie fajnie. Warto używać medalionu, który teraz działa tak, bo na przykład o, coś w trawie piszczy. To jest ziółko, ale tutaj las jest upstrzony zasadzkami. Czy to postawionymi przez Skojatel, czy na przykład tych, którzy polują na wiewiórki.
Na razie spokojna noc, więc ruszamy dalej. Czy to była zasadzka, w którą wpadłem? Jak najbardziej. Tam jest chyba jeszcze jedna. Nekier, świetnie, taki mocniejszy. Jeden nie jest groźny. Kombo siada, dziękuję. Zczepnięcie krwi, żegnamy się. I może pozbieram co, nieco, to zawsze się przydają te dziadostwa. O! Fajne jest to, że jak wybieram przedmiot, to od razu mi, jak zbieram te pierdoły, pokazywane jest, ile będę miał miejsca po podniesieniu ekwipunku. Właściwie nie tyle miejsca, co ile mnie to obciąży. Dobra, chyba droga prowadzi tędy. Uwielbiam takie błądzenie w grach, tak więc... O. Pomoc! Nareszcie! Myślałem, że już po mnie! Co ci jest? Mnie nic, ale mój przyjaciel został w tym przeklętym szpitalu! Cedric mówił, że dwóch ludzi zaginęło w okolicach spalonego dworu. Nazywam się Rupert Brandhuber. Jestem medykiem z Edirne. Wraz z przyjacielem poszukujemy bardzo rzadkich okazów ziół. To nie najlepsze miejsce na zbieranie ziółek. Ostrzegali nas, ale nie posłuchaliśmy. Doszliśmy do zgliszczy. Ziół ani śladu, ale na dole coś było. Coś szkaradnego. Mnie się udało uciec, ale Gridley... Co to? Słyszysz? To pies Gridleya. Czujesz? Coś się zbliża! Ratuj! Luz, stary, mam znaki. I korzystając z tego, że przeciwnicy będą mnie atakować, postawimy znak Irden, który sprawi, że... Ach, zaświecą się raz... I będzie po nich. Dźwigników jest czterech, więc cóż... Teraz to są w miarę pionki, ale... Jeszcze, nie wiem, dwa poziomy doświadczenia wcześniej dawali mi się nieźle we znaki. Walka polega na ciągłym, nie wiem, okrążaniu przeciwników, dziabaniu w tą najbiedniejszą owieczkę. O, uwielbiam tę walkę. Jak powiedziałem, im dłużej, tym jest bardziej przyjemniejsza. Naprawdę, jeszcze parę etapów wcześniej byłaby to totalna rzeźnia z mojej strony. Stary, żyjesz? Odszukaj mojego kompana, błagam cię! Luz. No dobra, jak powiedziałem, chlejemy zawczasu. To jest takie zjawisko znane z Pratchetta, pre-cut, czyli najpierw musimy wyczuć tego kaca. Więc cóż, działa jeszcze jaskółka. My tu dorzucę sobie, uwaga, kota, dzięki czemu zobaczycie sama Fischera w średniowieczu. Za Polskę. Okej, okay, tak wygląda napój, działanie napoju, który nazywa się kot. Dzięki czemu widzimy w ciemnościach. No i mimo wszystko nie zobaczyłem tego, jakże, a właściwie tych zastawionych tutaj sideł. Dobrze, muszę znaleźć wejście do ruin tego całego tutaj ośrodka. O. Ach, jest paru, to popieścimy ich jeszcze ardem. Z tego nic nie zostanie. Fajne jest to, że wszystko oczywiście możemy, jak to w RPG, pakować. Na przykład te teraz moje uniki, one są strasznie powolne, ale już widzę, że czeka tam opcja, która je poprawi. Jedz Arda. Zdychaj. No, oczywiście Geralt tak samo rzuca fajnymi tekstami. Nie będę ich łupił, bo niestety mam mało miejsca w ekwipunku. A chcę zobaczyć, co tam w tych podziemiach jest. Uwaga, uwaga, podziemia w Wiedźminie 2. Zapuszczam się. Ach, Boże, trzymaj ten miecz. Nie ma co ryzykować, a nóż coś ci wyskoczy. I będzie dziadowanie. Dom wariatów. Albo szpital dla umysłowo chorych. I przerywnik. Musimy tego robić. Byli jeszcze bardziej szaleni niż ci tutaj. Chciwość. Oczywiście, co fajne w Wiedźminie, to że te zadania zaczynają się niby oczywiście. Mamy odnaleźć tych dwóch gości, teraz jednego w sumie. On tu nam naściemniał. No właśnie, to nie jest jasne, czy on powiedział prawdę, bo tego questu jeszcze nie zrobiłem. Co tu mi było? Co tu mi tak zalegało? Więc nie powiedział, powiedział tam jakąś swoją wersję, że szukali ziołek. Tutaj ziółek, łechłe. No ale tak naprawdę nie wiadomo, co tu chcieli. Tu będzie jedna z fajniejszych walk. Ja sobie zasejwuję grę, a wy zobaczycie, jak
dać w kość potrafią dwaj przeciwnicy. O, bo oto znajduję skrzynię. Tam są akta szpitala, jak w pełnym nogu pojawia się wszystko, co mogę wybrać. Tu jest taka uciążliwość, bo jeszcze może zanim wezmę to i rozpęta się piekło, że sobie zaspoiluję te wydarzenia. Gra jest stworzona z myślą o padzie, to z ściema CD Projekt mówił, że to niby jest na pecety, nie, bo na pececie byłoby tak, że mam ten na przykład wskaźnik, jestem obrócony tyłem, wskazuję, Geralt podchodzi, bierze. Nie, tu muszę zrobić to strzałkami kierunkowymi, czyli wsadem, ustawić Wiedźmina przodem i podnieść. To jest uciążliwe, CD Projekcie, no boże, drobne detale interfejsu. Wydajcie sobie na konsolę, będzie fajnie, a nie takie coś. Na padzie gra się idealnie, a na klawiaturze jest to uciążliwe. No i są dwa upiory, więc... Quen. I to będzie dziabanie we mgle. W sensie dziab, dziab, dziab. Uciec, dziab, dziab, dziab. Uciec, dziab. O, już właśnie widzicie, że znak przestał działać, bo upiór mnie dziabnął. No i znowu mnie dziabnął. Dzięki... Gdyby nie ten znak, pewnie... Prawdopodobnie już mógłbym nie żyć. Walki są, cóż, owszem, bardziej zręcznościowe, ale dzięki temu logiczne. No mi dają olbrzymią satysfakcję. Gdyby nie to, nie porzuciłbym innych dobroci. O, widzieliście to? Drobny, głupi mój błąd, gdzie wpakowałem się między nich, co było bardzo złym zagraniem taktycznym. No i już nie ma Wiedźmina. Geralt mówi do widzenia. A właściwie mówi au. Więc polujemy na tą owieczkę, którym już troszeczkę... O. Pogryzłem. Znowu teraz modlę się, poczekam, aż najładuje mi się pasek wigoru. Czyli to jest coś, jak rzucicie okiem, wy macie tutaj mniej stresu niż ja, więc patrzycie w lewy górny róg ekranu, tam jest kolejno czerwone, to oczywiście zdrowie. A to pod nim takie, o, pomarańczowe, jasnobrązowe. A, k***wa mać. Tak więc poległem. Widzieliście drobny błąd, dlatego korzystając z magii kina, czyli ekranów load i save, toczymy walkę jeszcze raz. W tym momencie udało mi się już prawie zadziabać jednego z upiorów. Zaraz sobie doładuję sobie jeszcze jeden znak. O! Teraz... Żegnamy się z panem numer 1. A, jak widzi... Twardziel, krótko mówiąc. Jeszcze raz znak. No i drugi będzie już tylko formalnością. Chociaż nie do końca, nie ma tak łatwo. Znak Irden i wejdź w to. No chodź, no chodź. Nadziej się, proszę cię. O. Niestety, nie zabrało mu to zbyt wiele. Czekam więc, aż... Wigor się odnowi. I spróbuję zabawić się rewersami. Ciekawe, czy mogę rewersować upiora. Niestety wigor nie chce się odnawiać, to oznacza, że tak, bo działa jeszcze znak. O. Nie ma co, widzicie. Jeden przeciwnik, a mimo wszystko dał mi tak strasznie w kość. Jest tak niedobry. Brzydal. O. Wreszcie. Satysfakcja naprawdę olbrzymia. Nie wiem, jak to wygląda z zewnątrz, pewnie potem sobie obejrzę. Ale ta walka to jest jedno wielkie, duże wow. W tym momencie niestety wypada mi zrobić przerwę, bo YouTube'owy czas nie pozwala mi dłuższego filmiku wrzucić niż to. A i w sumie, jeśli gracie w Wiedźmina, to sami z chęcią sobie sprawdzicie, jak to zadanie się skończy, co się dalej podzieje. Więc żegnam się z wami w tym momencie. Życzę wam miłego czwartku. I cóż, mam nadzieję, że podobało wam się to, co wam pokazałem. Cześć! Ludzie byli niewinni, a ja...